Andrzej, możesz się zobaczyć w telewizji. Czyli trzy, bo tu jest napisane trójka, jest napisane. Nie, u ciebie nic nie jest napisane. Tak, już jesteśmy na żywo, słuchaj, ja pokazuję naszego gościa. Tomka, bo ja oglądam i od mojej małżonki mam ciągle opierdzie, że ciągle siedzę i oglądam, a bardzo lubię Tomka oglądać i jego program. I kolega Twardeckiego. Przecież nie oglądasz. Oglądam. A powiedz, ile osób was śledzi, tak prowadzicie Ligę Plus Ekstra? No trochę więcej niż 11. No tak, ale poczekaj, to nie jest prawda, dlatego że założę się, że wśród tych 11 osób są nasi wspólni znajomi, którzy oglądają na przykład czwórkami, więc trzeba to pomnożyć razem. Jadą samochodem. To jest 11 odbiorników, że tak powiem, 11 komputerów włączonych na oglądanie, więc tych osób jest znacznie więcej. Ile osób ogląda? No to różnie, no myślę, że gdzieś tak w okolicach 150-200 tysięcy osób. No to tyle co na telewizorów włączą. Tyle co na. Ale musimy popracować. Tak, jak jesteśmy już przy oglądalności. No to nie są żadne duże oglądalności, biorąc pod uwagę telewizję publiczną. Jak skakał Małysz, to potrafiło transmisję TVP obejrzeć w okolicy, takie, wiecie, takie najlepsze transmisje typu Mistrzostwa Świata, druga seria skoków, Małysz prowadzi i wtedy wszyscy Janusze sukcesu, kibice skoków się ożywiali i wtedy oglądalność potrafiła być do 10 milionów, no to jak to czwarty obywatel Polski, a biorąc pod uwagę, że parę osób wyjechało z kraju i kilka osób ogląda jednak przy jednym telewizorze, no to powiem wam, że to było imponujące. A wiecie ile, 10 milionów. Wiecie, ile ogląda osób youtubera, który zajada cukierki? Cukierki się nazywają Brain Blasters. To są takie podobno bardzo kwaśne cukierki, nie do zjedzenia. Gra w FIFA i kiedy straci bramkę, musi zjeść takiego cukierka. Taki zakład przyjmuje. No to jakiś Amerykanin, rozumiem, czy Japończyk? Daniel? Wydaje mi się, że to jest Polak. Polak. Zobacz, zgadnij, jaką ma oglądalność. Polak, zgadnij, jaką ma oglądalność. Na żywo? Na żywo. Mam? 250 tysięcy. Powiedział mi to dystrybutor tych cukierków, któremu zwrócono uwagę. Że zawyża poziom. Nie, ten youtuber powiedział, że zrobił coś takiego za darmo. Ale następnym krokiem może to robić za pieniądze. Za pieniądze. Nie wierzył ten mój kolega, dystrybutor tych cukierków, nie wierzył, że może faceta, chłopaka, który gra w FIFA i się nagrywa i na swój profil YouTube'owy wrzuca. Ponieważ porównał to właśnie do meczu piłkarskiego. Mówi, mecz piłkarski ogląda 250 tysięcy ludzi. Ligowy, przeciętny mecz. Tak jest. On nie wierzył, on to sprawdził. I okazuje się, że... Ale powiem ci więcej, 250 tysięcy to ogląda nie przeciętny mecz, tylko taki najlepszy mecz. Najlepszy. Taki topowy mecz. No proszę. No chyba, że mówimy o finale Ligi Mistrzów, to wtedy idzie też już tak w miliony. Mówię o zakadowanych telewizjach, no bo w takiej pracuję. W telewizji publicznej to wygląda inaczej, ale to są jakieś szalone oglądalności. Tak. Ale co tutaj dużo mówić, no mój syn woli podczas trwającego meczu piłkarskiego Ligi Mistrzów naprawdę na wysokim poziomie, ja lubię piłkę nożną, to nie, mój młodszy syn bardzo lubi piłkę nożną, nagle w połowie spotkania go to przestaje interesować, idzie na górę, ja idę do niego, on okazuje się, że ma odpalony komputer i ogląda właśnie jakiegoś takiego swojego równolatka, który gra w FIFA i w narożniku widać tego chłopaczka i tam komentuje sobie ten mecz. No, jakaś... Ja nie rozumiem, świat mnie wyprzedził, świat mi uciekł. Ja nie rozumiem, dlaczego, powiedz mi, dlaczego ty to oglądasz? Przecież co w tym jest? Tomek, ty nie zrozumiesz. Być może, to ja teraz poproszę naszego realizatora, aby kamera była w końcu na mnie. Gdzie jest moja czapka realizatorska? Nie mam jeszcze czapki, więc proszę Państwa, teraz będzie bez czapki, więc ja zadam pytanie naszemu gościowi w związku z tą wypowiedzią. Coś się tutaj wzbudza? Coś się gotuje? Nie. Dobrze, to jest tylko przesłuchy. Czy ty przypadkiem nie masz kryzysu wieku średniego? Bo ja w twoich wywiadach tak między słowami wyczytałem, że kurczę, świat poszedł tak daleko, tak do przodu, tak to się wszystko zmieniło, że już nie trzeba, wiesz, pokazywać czegoś, co ma wartość, tylko po prostu wystarczy być przed kamerą i sobie blablać. I to ma 100 razy większą oglądalność niż to, co ma jakąś wartość i tam zostało włożone dużo prac. Czy to nie wynika z tego przypadkiem? Znaczy nie ma we mnie żadnej, nie szedłbym w tym aż tak daleko, że mam kryzys wieku średniego, ale i też zrozum mnie dobrze, bo nawiązujesz do wywiadu, którego udzieliłem kilka tygodni temu dla jednego z takich serwisów też internetowych. Akurat do tego zeszła rozmowa, na YouTube i na to, co tam różni młodzi ludzie pokazują. Ja nawet nie mam specjalnie, nie mam pretensji o to, po prostu taki jest świat, no nic z tym nie zrobię. Co więcej, nie uważam, że koniecznie muszę mieć rację, bo być może do tego to wszystko zmierza. Aczkolwiek wydaje mi się, że tak patrzę
Nie znamy się długo, mniej więcej 25 minut, ale... O, masz czapkę realizatorską, z tym ci dużo lepiej. O. Ale widzę, że jesteśmy z tego samego pokolenia. Dokładnie, no więc tak. Wychowaliśmy się pewnie na trochę innych... na trochę innej telewizji, na trochę innych gazetach, na trochę innych artystach, programach telewizyjnych, na trochę innych kabaretach. Zdecydowanie. No nie wiem, no ja na przykład słuchałem ostatnio... Ostatnio spotkałem się ze studentami na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, który też kończyłem. Oni teraz studiują tam ludzie, którzy się rodzili w czasie, kiedy ja kończyłem studia. Niesamowite. I okazało się, że oni nie wiedzą na przykład, kim jest Jacek Fedorowicz. No co ty? Czyli 60 minut na godzinę. No nie wiedzą. No to jest, pewnie oni są wychowani na tych kabaretach, które teraz jakoś gdzieś tam egzystują sobie, które są o 3 klasy gorsze, o 4 klasy gorsze. W ogóle nie ma porównania. A wracając do twojego pytania, no i właśnie, no i no jest tak, jak jest, no jest tak, jak jest. No ludzie nie mają specjalnie, czasami nie mówię, że wszyscy, no nie mają za wiele do powiedzenia, a jednak wystarczy, że jesz cukierki i masz oglądalności rzędu 250 tysięcy osób. I ja was zapytam, i co, i to tak, to dobrze, normalnie, to tak jest, to tak będzie, to tak jest, no, ja no też, bo ja nie rozumiem. Jeżeli mogę, ja też się natomiast tym nie zgadzam, jak obserwuję brata mojej małżonki, któremu generalnie nie chce się nic, a jak usiądzie przy komputerze i odpala dokładnie takie same bullshity, czyli nóż nagrzany i krojone owoce i ogląda to 150-120 tysięcy ludzi, widać tylko rękę, nagrzany nóż i koleś kroi owoc. Mhm. To jest absurd. Kto to ogląda? Oglądają to nastolatkowie. Mhm. Siedzą przed tym internetem i to oglądają. Ja się wzburzam. Na starych dziadów zgorzkniałych, jak będzie. Słuchajcie, a może dojdziemy do... wspólnie... O, nasz operator, który jest w wieku, śmieje się z nas. Możemy wspólnie dojdziemy do tego, bo pewnie też samochody bardziej podobają wam się te starsze kanciaste, a nie te modele sportowe. I może jest tak, że się po prostu starzejemy już i nie potrafimy zrozumieć tej młodzieży, która... Andrzej, ja patrzę na ciebie, to tak, że 18, 19 lat. Tak, tak. Zrobiłem przed nagraniem. Ona wyższą żonę musi nad sobą pracować. Słuchajcie, Andrzej specjalnie do podcastu postanowił się odchudzić, bo to już jest nasz 20 odcinek, a dzisiaj mamy piątek 13, więc ta data też nie jest przypadkowa tutaj. Nie, ale to pytanie jeszcze za chwilę, Hubert, momencik, to pytanie ma dalszy ciąg, bo w tym wywiadzie, bo wiesz, z ciekawością go przeczytałem, on dotyczy też mnie wiekowo, tak jak powiedziałeś, i też się zastanawiam, wiesz, w którą stronę to zmierza, bo sobie testujemy tu różne sytuacje wideo. Właśnie, pan miałeś podcast, ja do niedawna nie wiedziałem, co to jest. Tak, Andrzej też tego nie wiedział. Nie, wiedziałem, ale nigdy nie próbowałem. A Hubert zorientował się, że to jest podcast po 10 odcinku, aha, wiesz. Że go... On przestał się w związku z tym ubierać, zaczynał przebywać w dresach. On ma długi rozbieg. Powiedziałeś, że telewizja jeszcze wygrywa z internetem i w ogóle z sytuacjami internetowymi jeszcze tak. Dzięki wielkim wydarzeniom sportowym na żywo. Tak, tak uważam. Ale nie chcę cię martwić, to informacja chyba z przedwczoraj. Facebook uruchamia platformę live, gdzie będzie transmitował na żywo mecze NBA. Mhm. No, więc to jest... internet pożre za chwilę wszystko, wiesz, Ligę Mistrzów i tak dalej, więc pytanie z innej beczki. Czy ty nie myślałeś o tym, żeby pójść w kierunku Krzysztofa Stanowskiego i założyć swój blog, a później z tego zrobić serwis? Mógłbym na to odpowiedzieć pomidor najbardziej, ponieważ mamy różne pomysły, rodzą mi się w głowie. Bo my mamy etat w ogóle tutaj. Etat macie? Tak, ale chyba facet, który będzie sprzątał kawę, bo tutaj trochę na stole. Uważam rzeczywiście, że za lat kilkanaście, a może wcześniej, rzeczywiście tak to będzie, że wielkie platformy internetowe, no mówisz Facebook, ja dzisiaj widzę, że byłem nie dalej jak 3 dni temu w kinie i przed filmem są zawsze wymieniani producenci filmowi, prawda? I tam widzę Amazon Films, czyli już Amazon. Wkracza w branżę filmową na przykład. I to się tak zaczyna, no zaczyna się tak dziać. No mamy do czynienia z ogromnymi, ogromnymi koncernami już multimedialnymi. Wcale nie wykluczam, a wręcz wydaje mi się, że tak, że jedyne, co dzisiaj ogranicza takie wielkie platformy internetowe od tego, by właśnie transmitować wydarzenia na żywo, chociaż już w Stanach zaczyna się to dziać, jak mówisz, to tylko przepustowość łączy. W Polsce jeszcze te łącza są za słabe. No dzisiaj w Polsce nie ma szans obejrzeć sportu na bardzo dobrej jakości
poziomie obrazu i dźwięku inaczej niż poprzez telewizję. Okej, są NC+, gdzie pracuje, ma swoją platformę NC+ Go, wszystko w porządku, ale też musisz być abonentem NC+, żeby to oglądać. No ale dzisiaj powiedzmy ci wszyscy piraci, którzy czasami jeszcze sobie próbują gdzieś oglądać na rozmaitych streamach transmisje telewizyjne, z czasem pewnie się zniechęcają, no bo to ma jakąś jakość, jak my to mówimy, telewizji Kazachstan, no to nie widać za bardzo numerów, piłki i tak dalej, i tak dalej. To nie jest ciągle taka jakość, która mogłaby konkurować z telewizją. Dlatego telewizja jeszcze na pewno wygrywa dzisiaj z internetem. Ups. Studio się wali. Zepsuł nam się sprzęt, ale żartowałem. Sprzęt wcale nam się nie zepsuł, ja po prostu musiałem podejść na dużym freestyle'u. Na dużym freestyle'u. I jeszcze będziemy przez czas jakiś wygrywać, ale gazety zaczynają przegrywać z internetem. No bo jak mówię, dzisiaj bierzesz gazetę jakąkolwiek, w gazecie czytasz wczorajsze wiadomości. Za późno. Za późno. No dzisiaj ludzie już są przyzwyczajeni do tego, żeby czytać o wszystkim na bieżąco i... Ale mówisz o tym świetnym obrazie, a z drugiej strony z dużego ekranu, szczególnie młodzież, przenosi się do małego ekranu smartfona. I dlatego stąd też aplikacje mobilne, które wszystkie wielkie telewizje już też zaczynają o tym myśleć, no muszą zacząć nadążać. Mhm. Kto nie nadąża, kto nie idzie ten do przodu, ten się cofa, no po prostu, to jest... Daniel, my nadążamy, prawda? Słuchaj, ja próbuję za wami nadążyć, więc ja pokażę Andrzeja, uwaga, teraz będzie... Na razie jesteśmy liderem, jak Tomek zauważył, w ilości kabli na stole. Jest to prawda. No, jeśli chodzi o kablowanie, muszę wam powiedzieć, że nawet w telewizji nie ma tylu kabli. Ale słuchaj, postanowiliśmy cię zaskoczyć jeszcze bardziej, ponieważ nie tylko moja czapeczka realizatorska tutaj, wiesz, odgrywa ważną rolę. Pokaż się, kamero. Dobrze. Jest kamera. Nie tylko ta czapeczka, ale ja specjalnie zrobiłem czołówkę, żebyś poczuł się jak w telewizji. No dobra, ale ja nie mam nigdzie odglądu, więc gdzie ja to nie wziąłeś swojego telewizora, czyli swojego smartfona. No właśnie. No właśnie. Hubert, pokaż Tomkowi, a ja zademonstruję. No dobrze. No. Tylko z jakimś opóźnieniem jest, tak? Bo tak jest. Tak, Andrzej. Andrzej, to nie jest tak, wiesz, to jest... Słuchaj, pamiętaj po tym kablu długim, zanim to trzy. Ja ci to wyjaśnię. Teraz słuchajcie, uwaga, odpalamy. Kasia skomentowała oczywiście. Jest Kasia nasza. Tak, co to za kwieciste tło, bo musieliśmy zasłonić alkoholem. Wow. Jest nawet dźwięk. Prawie jak Iga Mistrzów. No, specjalnie to zrobiłem z okazji właśnie wizyty naszego gościa, żeby poczuł się jak w telewizji. Poza tym na koniec naszego podcastu udało się, jest. Andrzej dopiero odkrył, że jest małym opóźnieniem. Andrzej to jest taka latencja telewizyjna. Zanim to pójdzie przez Cupertino i przez wszystkie serwery, wyobraź sobie, jesteśmy w Warszawie. Jest smog. Halo, Andrzej, budzimy się. Budź się. Tak, Andrzej. Nie, komentarze czytam już. Zdziwiłeś się, że takie opóźnienie? Że co innego widać, co innego słychać? Ja to jest super. Że w telewizorze jestem ciągle pochylony? A tu już do ciebie mówię. Jak to możliwe? No, jeszcze 20 odcinków się nauczę, no, przyzwyczajenie. Ale jest. Słuchajcie, chcecie, zostawmy te żarty. No, przypominają mi się nasze żarty z triatlonistów. A Tomek, nasz gość, jeszcze nie uprawia triatlonu. Wszystko przed nim. Ale tutaj ktoś, zdaje się, już napisała nasza Kasia wspólnie. Są komentarze? Są komentarze. Ktoś będzie uprawiał, ktoś będzie słuchał podcastu na bieżni mechanicznej. Ja bardzo o tej pani, bo to chyba pani Joasia. Joanna Skutkiewicz. Ja Joasi bardzo gratuluję. Nie cierpię biegać na bieżni mechanicznej. Oglądałabym, ale zbyt sobie cenię możliwość słuchania godzinnych podcastów podczas treningów na bieżni mechanicznej. Tomek, ale za to lubisz na trenerze jeździć na rowerze, prawda? Od tygodnia. A możesz powiedzieć, co takiego jest w kolarstwie interesującego? No, uwaga, zaczyna się. Dobra. No, co takiego interesującego jest w kolarstwie? To znaczy, ja oczywiście zauważyłem w kilku twoich wywiadach, że to kolarstwo nie jest dyscypliną, której jakoś bardzo sprzyjasz, tak? Tak. Nawet słyszałem, że raz komentowałeś wyścig kolarski. Jest to prawda. Bardzo dawno temu. No, ale... I byłeś zawiedziony, ponieważ trafił ci się jakiś płaski etap. Płaski etap, 250 km, Tour de France, nie działo się nic. Ale jak sobie wtedy dziennikarz radzi z takim etapem? Płakałem,
Modliłem się, żeby to się skończyło, jechali 3,5 godziny, bo to jeszcze weszli, to był Eurosport i weszliśmy na antenę jakoś bardzo daleko od mety razem z Tomkiem Jarońskim, bo nie było wtedy Krzyśka Wyrzykowskiego, a ja zostałem tam zaciągnięty siłą, przypadkiem, bo akurat przechodziłem z dragarzami. I moją największą zaletą było to, że znam język francuski, więc znam okolice. Na zasadzie, byłeś we Francji? No byłem. No to znaczy, że znasz się na Tour de France, choć będziesz komentował, bo to mniej więcej trochę na tej zasadzie się odbyło. I nagle jedzie tych 150 kolarzy i jadą, i jadą, i jadą, i jadą, i jest płaski etap, nikt nie ucieka. Straszne. Po czym była końcówka ostatnich 5 kilometrów i był finisz, wiesz, jak to na finiszu, kamera z przodu, więc do końca nie wiadomo, kto to tak finiszuje, bo się tylko buja 20 facetów i numerka nie widać. Finiszu, nic nie widać, no nie, no w ogóle... Także nie wciągnęła, nie wciągnęła cię ta dyscyplina. Nie, nie, ale wiesz, no miałem, byłem o tyle nieźle przygotowany, że wtedy to były jeszcze czasy bardziej analogowe niż internetowe i miałem taką dużą, taką dwustronicówkę L'Equipe, w której były wypisane wszystkie... O każdym kolarzu były jakieś 3-4 fajne anegdoty. No i to był ratunek dla nas wszystkich, ponieważ pokazali jakiegoś kolarza, wiesz, na ekranie, wtedy szybko patrzyłeś, kto to jest. Numer 174, patrzyłeś, kto to jest. A wiecie, widzicie Państwo to i to, i to, i to, to i tamto. Więc ta moja znajomość języka francuskiego się przydała, ale to była... Pierwsza i ostatnia przygoda twoja dziennikarska. Tak, tak, komentowałem kolarstwo dwa razy, pierwszy i ostatni raz. Andrzej na telefony się wyłącza, na program na żywo. Ale widzę, że mamy tutaj internet, możesz wyłączyć, ja, ale możesz cały czas przeglądać. Ja do Tomka mam takie pytanie. Tomek, powiedz, jakby znasz fenomenalnie, perfekcyjnie język francuski. Nie. Tak, ja widziałem, jak rozmawiałeś, radzisz sobie, widziałem, jak rozmawiałeś z Olivier Mofo, radziłeś sobie lepiej niż dobrze. Powiedz, nauczyłeś się go, bo? Nauczyłem się go, bo kiedy miałem 15 lat, to wyjechałem do Francji razem z rodzicami i moi rodzice tam pracowali, ja tam się uczyłem. Spędziłem tam w sumie 4,5 roku. Rodzice z czasem wrócili do kraju, ja zdecydowałem się wtedy zostać we Francji i no, nie ukrywam, wiele stamtąd nie przywiozłem z tej Francji, ale przywiozłem bardzo dużo takiego doświadczenia z oglądania telewizji francuskiego kanału Plus, co jak się okazało bardzo mi się w życiu przydało, bo był to podejrzewam jedyny argument, który przemawiał za mną w momencie, kiedy próbowałem dostać się do pracy w tworzącym się wtedy kanale Plus, no i przywiozłem znajomość języka francuskiego, która to znajomość języków przydaje się zawsze, niezależnie od tego, co byś kiedykolwiek robił. Zawsze powtarzam moim dwóm synom, którzy jeszcze siłą rzeczy no nie wiedzą za bardzo, co będą robili w życiu, ale powtarzam im, żeby języków uczyli się, bo to im się przyda zawsze i na pewno. No po prostu chociażby po to, żeby móc pojechać za granicę i zapytać się o drogę, no cokolwiek. No, dzisiaj języki obce są niezbędne, chociaż też niewykluczone, że za chwilę przestaną być niezbędne, bo za chwilę ktoś wymyśli i będzie bardzo bogatym człowiekiem taki sposób na naukę języka, że po prostu będziesz miał małą słuchaweczkę. Tak, już są takie... Ja wiem, że już są te próby, ale w momencie, kiedy ktoś przetłumaczy, że rzeczywiście wprowadzi słuchawkę do ucha małą, która będzie na bieżąco tłumaczyła język chiński na język polski i na odwrót, no to... To po co ci wtedy już, więc nawet języki obce. No to wtedy te, co opowiadasz, że twój syn oglądał, jak ktoś tam ten Ligę Mistrzów, no to tak mniej więcej będzie funkcjonowało. Tak, no, no. Tomek, ja mam pytanie troszkę z innej beczki, bo to wy antycypujemy przyszłość. Nie, ale poczekaj, ja chciałem pociągnąć temat, zapytać się, czy Ligę Francuską Tomek komentuje, czy po francusku komentował kiedyś za chwilę, spotkanie. To ja zrobię, no, to jak zwykle, kurde, zadam ja nie pytanie, wiem, tak zwane nie ma szans. Zadanie przerywnik, ponieważ udało mi się dogrzebać do jednego pytania. Powiedz, czy wy jako komentatorzy futbolu, siedzicie, ale futbol jest twoim głównym. No tak. No właśnie. Ty jako komentator futbolu, to zawsze mnie to fascynowało, wiesz. Uwielbiam jeszcze tenisa komentować, ale... Genialnie, bo Federer rozpoczyna z Nadalem po dłuższej przerwie znowu powrót do tenisa i zaczynają w Australian Open, do tego zaraz przejdziemy. Ale po tylu latach, kiedy znasz już wszystkich piłkarzy, kiedy znasz już po prostu, wiesz, co powie trener, czy wy macie zestawy pytań do piłkarzy w trakcie przerwy i po meczu i sobie wybieracie na przykład losowo, bo
Ja tu przygotowałem takie trzy, które wybrałbyś jako najlepsze. Na przykład zawodnik schodzi po meczu i reporter, dziennikarz pojawia się na płycie boiska i zadaje mu pytanie w stylu tak. Słabo dziś grałeś, co poszło nie tak? Pierwsze pytanie. No dziś sobie nie pograliście. Drugie pytanie. Czy zrealizowaliście założenia trenera? Wszystkie trzy pytania są fatalne. To są oczywiście, to jest taki zestaw pytań dyżurnych, które gdyby takie pytanie się pojawiło u nas na antenie, to ktoś taki zostałby od razu zmłotkowany i to tak bardzo, bardzo mocno. Ja uważam, że muszę odpowiedzieć troszkę szerzej na to pytanie, ponieważ zapewne jak sądzę, oglądają nas osoby, które trudnią się bieganiem i może niekoniecznie oglądają piłkę nożną i pewnie w ich takiej ocenie każdy piłkarz to głupek, ewentualnie półgłupek, półgłówek. No, to troszkę do tego pije pomiędzy słowami. To nie jest prawda. To nie jest prawda. Oczywiście zdarzają się również prości ludzie wśród zawodników, bo też umówmy się, piłka nożna nie jest jakimś specjalnie skomplikowanym zawodem i nie potrzeba do tego nie wiadomo jakiej inteligencji, żeby zacząć grać w piłkę. Czasami wręcz mówią, że inteligencja piłkarzom przeszkadza, bo za bardzo się... Nie śmiejcie się, tak to jest. Diego Maradona, być może najwybitniejszy piłkarz w historii futbolu, to uwierzcie mi, to nie jest absolwent uniwersytetów. Tym niemniej, muszę wam powiedzieć, a pracuję w tym zawodzie już ponad 20 lat i robię wywiady z piłkarzami od 20 lat. Obecne pokolenie zawodników bardzo różni się od tego pokolenia jeszcze sprzed lat 10. Dzisiaj zawodnicy właśnie z racji tego, że są za pan brat z telefonami, z tabletami, z komputerami i w zasadzie całe ich życie toczy się wokół telefonów, gdzie się nagrywają, gdzie mają do czynienia tak naprawdę z mediami, bo media są obecne w ich życiu młodych ludzi od zawsze i dzisiaj naprawdę są dużo ciekawsze z nimi rozmowy niż 15 lat temu, bo wtedy rzeczywiście pytania były na zasadzie, ja wam powiem więcej. Ja znam zawodnika sprzed 20 lat, który odpowiadał, kurde, no najbardziej nie lubię, jak ten redaktor, i tutaj padała jego nazwa, bardzo znany redaktor, bierze mnie po meczu i mi przedstawia mi mikrofon i mówi tak, bo to nawet nie było pytanie. Dzisiaj Górnik Zabrze wygrał z Ruchem Chorzów 1-0. No i radź sobie, nie? No i w zasadzie co masz na ten temat powiedzieć? Możesz powiedzieć tak, to prawda, i go wypuścić. Dziękuję. No a ten piłkarz próbował jakoś wybrnąć z sytuacji i coś do tego dodać. Uważam, że nie ma złych, że odpowiedź będzie taka, jakie będzie pytanie. Dlatego jako, że no ja nie mam wpływu na to, jaka będzie odpowiedź zawodnika, ale mam wpływu na to, jak młodzi ludzie będą u mnie w redakcji zadawać pytania, więc zawsze dopinguję ich do tego, żeby jednak włączyli myślenie i żeby zaskoczyli swojego rozmówcę pytaniem, bo tylko jeżeli dostaniesz fajne i ciekawe pytanie, otrzymasz fajną, interesującą odpowiedź, bo tylko wtedy dasz radę go zaskoczyć. To pytanie tak domykające ten temat. Jak wiele trzeba wykonać pracy, żeby nie popaść w truizm i nie popaść w sztamp na poziomie najwyższym? Wiesz co, to chyba nie ma dobrej odpowiedzi na to pytanie, bo ja rzeczywiście bardzo bronię się przed tym, żeby nie popaść w sztampę i nie popaść w taki truizm i nie zadawalać się byle jakimi pytaniami. No, słuchaj, zrobiliśmy około 1000 programów na żywo. No właśnie. I myślę sobie, i czasami rzeczywiście też już mam takie poczucie rany boskie. O co ja zapytam? No przecież już zapytałem o wszystko. Już nie ma takiego pytania, jakiego nie zadałem. W końcu to jest tylko piłka nożna. To nie są rozmowy o gospodarce, które prawdopodobnie też są jakimś tam tematem skończonym. Ale właśnie cała zabawa polega na tym, żeby nie dać się zamknąć w te sztampowe sformułowania, sztampowe wypowiedzi, sztampowe pytania, żeby zawsze szukać czegoś nowego, chociaż wiadomo, że się nie da. No zawsze gdzieś w pewnym momencie zadam pytanie, które już kiedyś zadałem, ale bronię się przed tym rękami i nogami i wszystkimi ręcami i wszystkimi nogami, które mam, żeby sam dla siebie nie stać się nudny, no jeżeli... I nie dokonać tak zwane autocytowalność, czy
autoplagiat. O, autoplagiat. Żeby nie powielać swoich cytatów. Tak. Ale facet, z którym tutaj nazwisko już padło, bo Hubert nas ogląda, albo przynajmniej udaje. Ogląda. Czyli Andrzej Twarowski. To jest facet, który naprawdę nie pozwala mi popaść w takie samozadowolenie i w samozachwyt popaść, dlatego że to jest człowiek, który non-stop podwyższa sobie poprzeczkę. Jemu też już momentami jest ciężko, umówmy się, no bo tak jak siedzimy między nami sobie rozmawiamy, mówimy, kurczę, nie mówimy wtedy, kurczę. Ale już trochę razem siedzicie. No, trochę razem siedzimy, mówię, rano Boga, tak siedzimy, przy kolejnym meczu patrzymy na siebie, ty, o co my zapytamy teraz, bo to już naprawdę, już się, czasami brakuje pomysłu, a jednak te pomysły zawsze się pojawiają i jesteśmy takim, wydaje mi się, dla siebie, we dwóch takim niekończącą się inspiracją. Wy macie niesamowitą pasję w sobie, która wam pewnie pozwala, cały czas, wciąż macie pasję i ona pewnie pozwala na to, że te pytania się nie powtarzają, że cały czas się rozwijacie. Obaj jesteście perfekcjonistami i to nie wiem, nawet się zastanawiam, czy wam to czasami nie przeszkadza, tak jak obserwuję, jak jesteście przygotowani do każdego programu, do każdego wywiadu i tak dalej. Ale również wydaje mi się, że jesteście skromni, to znaczy zbyt skromni niż inni dziennikarze. To znaczy cały czas ta skromność wam pomaga w tym, że nie uwierzyliście w to, że jesteście już najlepsi. Jesteście mistrzami świata. Że ja wiedziałem, że ja mogę na ciebie liczyć w tym programie. Nie, ale trochę tak jest. I myślę, że dlatego przez kolejne lata, tak, ja też mam w sobie pasję i też ją bardzo pielęgnuję. I też jestem bałaganiarzem strasznym, ale nie jeżeli chodzi o trening, czyli jeżeli chodzi o moich zawodników. Tam mnie przeraża ten mój czasami perfekcjonizm. I walczymy z nim tutaj w podcaście na żywo. I wydaje mi się, że to są takie cechy, które pozwalają na to, żeby jeszcze długo, bo mam cały czas w pamięci twoją wypowiedź, jak mówisz, że za chwilę może już nie będziesz pracował w telewizji, bo telewizja nie lubi, nie wiem jak to powiedziałeś, ale no, starych dziennikarzy, nie wiem, nie ma dziennikarzy po 60 na przykład, po 50, tak? Może w Stanach Zjednoczonych, może w Wielkiej Brytanii, tak. Ale się z tym nie zgadzam. Dopóki będziesz miał w sobie tą wielką pasję, dopóki będziesz miał będzie ci się wydawało, że jeszcze jest coś do zrobienia i będziesz perfekcyjnie wykonywał swoją pracę, aż do przesady, dopóty będzie ten rozwój, tak? Będą chcieli cię oglądać, będą cię chcieli słuchać. Wiesz co, najtrudniej mówić o sobie, no nie mogę, jeśli się teraz z tobą zgodzę, to wyjdzie na to, że to właśnie Arebur wyjdzie na to, że jestem jakimś samochwałą. Trudno jest mi mówić o sobie, rzeczywiście nie dopuszczam w pracy do tego, by popaść w rutynę i bardzo tego nie lubię. Najbardziej nie lubię zauważać tego u młodych ludzi, którzy się u nas czasami pojawiają, u których, a niekiedy to widzę, że po 3, 4, czy 10, czy 15 przeprowadzonych wywiadach reporterskich, czy w jakichś produkcjach mniej lub bardziej na żywo, już widzę u nich takie, jak my to mówimy, kozaczenie. Oni już zaczął balon odlatywać. To chyba świat. To nic nie będzie, to nic z tego nie będzie. To już, chyba świat idzie w tym kierunku, że już zaraz natychmiast, bo już zaraz natychmiast, dlatego że zobacz inne dziedziny życia. Na przykład sport amatorski. Kiedyś, żeby wystartować w zawodach pływackich, trzeba było kilka ładnych lat doskonalić swoje umiejętności, żeby stanąć na słupku, wystartować, nie zostać zdyskwalifikowanym, żeby ktoś się z nas nie śmiał i tak dalej. Dzisiaj jeszcze nie zacząłem uprawiać triatlonu, już się na niego zapisałem. Dopiero kupię sobie rower i za 4 miesiące ukończę Ironmana, prawda? Więc myślę, że też troszeczkę zmieniło się pokolenie. Ci młodzi dziennikarze również pewnie chcą już zaraz i natychmiast, nie mają czasu. No pewnie tak, no dzisiaj, że znowu by zaczniemy jak stare dziady narzekać. Dzisiaj, jak widzicie, karierę w internecie może zrobić każdy. Są ludzie, bo ja też czasami obserwuję, włączyłem sobie czasem tych blogerów, którzy są bardzo, wiecie, że są blogerzy, którzy też komentują mecze. Izak, widziałem, to tak. Się nazywa e-sport, tak? Tak. A to e-sport to jest e-sport, to są te gry komputerowe. Gdzie a widziałem chyba w TVP Sport chyba był. Tak. Ten chłopak został zaproszony. Tak. Ale akurat nie do niego tutaj piję, ale widziałem też chłopaków, którzy komentują sporo, na przykład wyłączają, rozumiesz, dźwięk w meczu gdzieś tam transmitowanym. Tak. I oni komentują. To super, że jest w ogóle taka możliwość, bo to jest jakieś tam jakaś szkoła. Szkoła zawodu, nabierania doświadczenia i tak dalej, chociaż
można, to trochę, to jak z każdą dyscypliną sportu. Jak ja bym, ja jestem na przykład tenisowym samoukiem. O pływaniu nawet nie mówię, dopiero w niedzielę idę na pierwsze, znaczy umiem pływać, ale tak, żeby się nie utopić. Ale jako, że jestem tenisowym samoukiem, to lata całe zajęło mi potem odkręcanie i odzwyczajanie się tych wszystkich złych nawyków, tych przyruchów i tak dalej, i tak dalej. I to samo jest w takim, w takiej branży, jak bycie dziennikarzem i komentatorem. No jeżeli ktoś sam zaczyna komentować i no i fajnie, no ale skąd ma czerpać dobre wzorce? No to widzę u tych młodych ludzi tysiące popełnianych błędów, słowotok, mnóstwo błędów językowych i tak dalej, i tak dalej. Taki elementarz prezentera, dziennikarza radiowo-telewizyjnego. Tak. A wiesz, czego to wynika? Ponieważ nikt już nie uczy tych podstawowych umiejętności w mówieniu, w budowaniu zdania, artykulacji, emisji głosu i tak dalej, i tak dalej. Ja się tym trochę zajmuję zawodowo, więc dostaję bardzo często pytania, wiesz. I na pewno spotkałeś pana Młynarczyka na swojej drodze, świętej pamięci. Oczywiście, to jest, którym jest legenda, tak. Tak jest, legenda, bo to jeszcze powiedzmy, kto to był, bo to była bardzo, bo chłopaki na pewno nie wiedzą. Bezbarwna postać, ale nie pracowaliście, a Andrzej pracował w telewizji. Nie, no, krótki epizod. Ale bo nie mówimy o Józefie Młynarczyku, no bramkarzu, tylko mówimy, ja nie pamiętam, jak pan Młynarczyk miał jak na imię. Zaraz przypomnę ale, sobie, ale nie był to facet, imię, był to człowiek, który zajmował się właśnie emisją głosu, był takim radiowym logopedą. Był katem wszystkich dziennikarzy i prezenterów radiowo-telewizji. I kiedy, zanim trafiłem do Kanału Plus, to na bodaj 2 miesiące trafiłem jako student pierwszego roku wtedy zarządzania, więc ja miałem 20 lat. Mhm. I trafiłem do redakcji sportowej Polskiego Radia Jedynki, gdzie mój ówczesny szef, pan Henryk Urbaś, no siłą rzeczy nie dał mi wiele popracować na antenie, nawet nie zdążyłem zadebiutować na antenie, ale jedno co zrobił, to wysłał mnie na szkolenia do pana Młynarczyka. I muszę wam powiedzieć, że do dzisiaj to pamiętam, jak to był jeden z największych, najbardziej stresujących momentów w moim życiu, ponieważ to wyglądało tak, że no, starszy pan, ale widać o takiej ogromnej charyzmie i ogromnym doświadczeniu, posadził mnie w zamkniętej, wyciszonej takiej dziupli radiowej, w takim małym pokoiku, założył słuchawki na uszy, więc w ogóle panowała po prostu taka cisza przez duże C, że słyszałem każde przełknięcie śliny w ściśniętym gardle. I przed mikrofonem kazał mi czytać tekst, jakaś kartka papieru i tekst. Po czym ja to przeczytałem go po raz pierwszy, on mnie zmasakrował. Powiedział, wszystko źle. Wszystko. Wszystko. I powolutku odkręcał. Ja wyszedłem stamtąd mokry. Przeszedłem szkołę u pana Młynarczyka. Wiem do dzisiaj, co robię źle, bo paru rzeczy się nie oduczyłem, już się nie oduczę. Mam na przykład miękkie L, na przykład w słowie Polska, nie wypowiadam tego L dobrze. Świszczę przy szy czy si ci, ale też nauczył mnie bardzo wielu rzeczy, które dzisiaj sam staram się przekazać innym ludziom. No pewnie nie mówię idealnie, nie wiem, czy dzisiaj dostałbym kartę mikrofonową, radiową, chociaż dzisiaj pewnie, no właśnie, i znowu dołączyłem do tego, że poziom poprzeczka znacznie się obniżyła. Pan Młynarczyk już przeniósł się do lepszego ze światów. Jak miał na imię? Nie mogę znaleźć, ponieważ zaraz to znajdę. Poproszę moją małżonkę, ponieważ moja małżonka też jest dziennikarką i aktorką, chodziła do niego na zajęcia. A widzisz. Więc ja zaraz wyślę zapytanie, ponieważ ja chodziłem do Joanny Luboń. Mm-hmm. To też jest legenda, tak? Jeśli chodzi o logopedię medialną, czyli radio, telewizja i prezentering. I też pamiętam, że to na początku były to traumatyczne przeżycia, ponieważ okazało się, że wszystko jest źle. Ale każdemu polecamy. No, jeżeli ktoś ma zamiar języki, właśnie taka praca, to jest... Tomku, jeżeli jesteś już autorytetem, to na pewno miałeś takiego dziennikarza, na którym się wzorowałeś, który był dla ciebie autorytetem. Zaskoczy cię, ale nie. Nie. Naprawdę nie. Jako, że jak A których szanowałeś? Którzy cię podobali? Których chciałeś słuchać? Jak mówię, wychowałem się... Moje taki czas dojrzewania przypadł na Francję, no więc siłą rzeczy nie... Nie znamy tych. Nieznanych nam wam tutaj tak. Dziennikarzy. Bardziej to, jak sport pokazywany był we francuskim Canal Plus, takim
ogromnie mnie nauczył tego, jak powinna, czy pokazał, jak powinna wyglądać nowoczesna telewizja, bo wtedy, no musicie pamiętać, że to był początek lat 90. W Polsce wtedy, jeżeli pokazywano mecz, transmisje sportowe, to najczęściej, jeżeli był to mecz piłkarski, to tylko drugą połowę, a z pierwszej połowy był skrót, który najczęściej już nachodził na drugą połowę meczu. No to były takie czasy. A we Francji wtedy już zaczęto stosować zupełnie inną filozofię, gdzie pracowało ze sobą dwóch dziennikarzy, znaczy jeden dziennikarz i jeden, powiedzmy, były piłkarz i taki ekspert, i prowadzona była między nimi taka żywa interakcja w trakcie meczu, i to było zawsze z lekkim mrugnięciem okiem, trochę z dowcipem, no tak jak my to po prostu staramy się dzisiaj robić, no bo to było, więc to były jakieś wzorce i to były jakiś taki, więc to była jakaś taka szkoła życia, no a potem a potem jak trafiliśmy tutaj do Polskiego Kanału Plus, no to najbardziej dało mi to doświadczenia i takiego obycia, no to po prostu praca na antenie. Praca na antenie i fakt, że mój ówczesny szef Janusz Basałaj pozwolił nam na to, byśmy byli sobą i byśmy mogli popełniać błędy, których popełnialiśmy na pewno mnóstwo, ale no nie byliśmy saperami. No, mina nam wybuchła w rękach nie raz i nie dwa, to jestem pewien. Ale mimo to on pozwolił nam dalej, był cierpliwy i coś w nas widział, że no może z czasem te szczawie dadzą sobie radę na antenie. A po jakimś czasie no po prostu łapiesz obycia z kamerą, widzisz, że to co robisz, że zaczynasz się trochę wygłupiać, zaczynasz być bardziej sobą. I nikomu to nie przeszkadza. Nikt nie przyjdzie do ciebie i ci nie powie: ej, no ale jednak może byś, jednak to jest telewizja, może spokojnie. To nie znaczy tak, że myśmy gdzieś przekraczali jakieś granice, no bo mam na tyle w sobie znowu taki hamulec, że nigdy no, pewnych rzeczy na antenie nie zrobię. Wiesz, o czym mówię. No, tak, tak. Dostaliśmy podpowiedź od naszego widza, od pana Damiana, że to był oczywiście pan Stanisław Młynarczyk. Pan Stanisław Młynarczyk. Przepraszamy za naszą dziurę w pamięci, ale ja nigdy nie pamiętam imion. Nawet jak kiedyś zapraszałem do radia gości, którzy przychodzili do mnie regularnie, zawsze miałem wypisane imiona i nazwisko, ponieważ kiedyś pomyliłem imię profesora Balcerowicza. Pamiętam, że jest profesor Balcerowicz i po prostu imię wypadło mi natychmiast, koniec. A to i tak ładnie, że mogłeś się podeprzeć tym profesorem. Dokładnie. A pamiętacie, jak był Karolak i zapomniał imienia swojego trenera odbiegania? Tak, i mówił Kuba. Kuba mówił. Tak. Mówił trenerze, tak? Huberta Kuba. Ale nie, słuchajcie, dla mnie najważniejsze... Ale jeszcze tylko ci powiem, że kiedyś jedna reporterka nasza zapomniała i też imienia pewnego żużlowca, tylko nie bardzo mogła sobie z tym poradzić, bo chłopak miał na nazwisko Wilk i nie pamiętała, jak ma na imię. No i podeszła do niego i: panie Wilku. Nie, ale słuchajcie, Tomek, ja jako nastolatek chodziłem na mecze piłkarskie i Tomek jeszcze wtedy, na Polonie. Już teraz tak, już teraz mnie chodził po płycie, boiska zbierał tych piłkarzy i dla mnie najważniejsze jest u dziennikarza sportowego, no bo w tym kierunku mocno się gdzieś tam staram rozwijać, jest wiarygodność. I Tomek i Andrzej są dla mnie wiarygodni. Dla mnie, jak ktoś odpali jakiś program YouTube, ile on by nie miał oglądalności, czego on by tam nie pokazywał, to ja tego w ogóle nie będę oglądał i będę na to pluł zawsze, bo to dla mnie jest mega niewiarygodne, jest to dla mnie tylko i wyłącznie takie... No jest to oszustwo i szkoda mojego czasu. No, ja bardzo chętnie po każdym meczu wracam do domu, muszę grzecznie udobruchać małżonkę, wyjść z psem i siadam i oglądam powtórkę meczu, który był prowadzony przez Tomka i Andrzeja, w jaki sposób oni to wszystko układają w tym studio. Tak, mi się to bardzo podoba. W tym roku odpalili, a propos rozwoju, tak jak Andrzej ty mówi, jeszcze się rozwijają, czy po 50 jeszcze jest miejsce dla dziennikarzy. Myślę, że u nich jest. Oni fajnie się rozwinęli, zrobili... Leci to z publicznością, ludzie się gdzieś tam bawią przy nich, zapraszani są fajni goście, rozwijają się mocno, są byli piłkarze, prowadzą takie analizy. Mi się to bardzo podoba, ale mówię, ja się wychowałem na nich, ja to zawsze obserwowałem i to jest dla mnie mega wiarygodne. Jakby dlatego tego życzę wszystkim naszym słuchaczom, żeby jednak szukali takiej wiarygodności w osobach, z którymi trenują, z którymi funkcjonują na co dzień, których oglądają. Autentyczności, tak mi się to... autentyczności. Ja zawsze powtarzam Hubertowi, żeby jednak nie kadził gościom, żeby po prostu ich dociskał, wiesz, wynajdował wszystkie... Wiesz, kiedy trzeba, to trzeba. No dobrze. Skup się lepiej od wazeliny. Tak.
Tomku. Smarowaliśmy. Coś ostro. Komentujesz, Andrzej, coś ostro. Komentujesz piłkę nożną, pasjonujesz się nią od zawsze. Nie wszyscy wiedzą, że zaczynałeś przygodę z piłką nożną jako sędzia piłkarski. Tak. Powiedz mi, czy ta praca, jeżeli można to było nazwać pracą, bo może to była po prostu jakaś praktyka dopiero, pozwoliła ci być lepszym komentatorem piłkarskim, a może przeszkodziła? Na pewno mi pozwoliła być lepszym komentatorem piłkarskim, dlatego że w tamtych czasach muszę ci powiedzieć, że niewiele osób znało dobrze przepisy. Byłem jednym z nielicznych wtedy komentatorów, który znał przepisy rzeczywiście od deski do deski i nie raz, nie dwa pozwoliło mi to w takich zupełnie nietypowych przypadkach, już teraz nie przypomnę sobie dokładnie sytuacji boiskowych, ale powiedzieć ludziom, dlaczego sędzia podjął taką, a nie inną decyzję. Powiem ci więcej, piłkarze nie znają przepisów dobrze, naprawdę, zwłaszcza teraz. Przepisy zmieniają się bardzo często i zawodnicy, chodzi o pewnego rodzaju niuanse, szczegóły, ale cały czas te przepisy są zmieniane, nawet jeśli, zwłaszcza jeśli chodzi o przepis z ślizgami albo zagraniami ręką. I sami zawodnicy do końca nie wiedzą co i jak, i jak to powinno być interpretowane. A w czym mi jeszcze pomogło bardzo? Bo pomogło mi w byciu lepszym biegaczem, bo to co ja się... Nie, ale zaraz się opowiem, naprawdę. Podejrzewam, że wtedy pobiłem swój rekord w biegu na boisku, na obiektach sportowych. Kiedyś byłem w Serocku na meczu, ja wiem, czwartej ligi pewnie wtedy, albo trzeciej ligi, jako sędzia liniowy. I to był Sokół Serock kontra nie pamiętam już kto. I w tamtym meczu byłem sędzią liniowym i teraz wyobraźcie sobie troszkę tak. Budynek klubowy, gdzie były szatnie, był za jedną z bramek, umiejscowiony za jedną z bramek. Natomiast ja byłem sędzią liniowym, biegałem po tym boku, który miał wyjątkowo daleko, który miał dalej do bramki tamtej drugiej, gdzie stał budynek klubowy. I teraz taka historia. Sędzia główny w tamtym meczu popełniał całą masę błędów, ale naprawdę, sędziował fatalnie. Ja nie znałem tamtego chłopaka, kiedy się sędziowało w tamtych latach, to wszystko było takie po części amatorskie, dowiadywałeś się przed weekendem, gdzie jedziesz, w jakiej roli i dopiero na miejscu poznawałeś najczęściej swojego sędziego głównego. I ten sędzia główny popełnił tyle błędów, że w pewnym momencie kibice drużyny miejscowej, Sokoła, którzy byli po dobrej sobocie, nie wytrzymali i ze sztachetami ruszyli z jedynej trybuny, czyli z trybuny głównej, ruszyli na boisko. I w tym momencie ja miałem najdalej, ponieważ oni ruszyli sprzeciwka, odcinając mnie od budynku klubowego i nie interesowało ich to, że to w sumie ten główny popełnił błąd, interesował ich każdy, kto jest w czarnym stroju. Każdy w czarnym stroju to wtedy był kret, ślepy, niewidomy. Panowie, to było najszybsze 100 metrów w moim życiu. Zdążyłem do tej szatni przed nimi. No, oni mieli sztachety i byli wczorajsi. W związku z tym biegli trochę wolniej niż ja. Zdążyłem, wysiedzieliśmy w tej szatni, pamiętam, mecz był chyba jakieś godzinie 13, zanim oni się skupili pod tym budynkiem klubowym, gdzie kibice tam wyzywali nas od najgorszych. Minęło dobre 4 godziny, zanim im się znudziło i sobie poszli. No i my dopiero wtedy udało nam się wyjść z tego budynku klubowego i chyłkiem zbiec do Warszawy. Tomku, a czy jako dziennikarz sportowy próbujesz wpływać na kibiców swoimi wypowiedziami, swoimi relacjami, wpływać na kibiców piłkarskich? Mówię o kibicach klubowych, ponieważ ten kibic klubowy zdecydowanie różni się od kibica reprezentacyjnego, jak również kibica innych dyscyplin sportowych. Zgodzisz się ze mną? Bardzo. No to są, wiesz, to są bardzo, tak, to jest bardzo taka z jednej strony bardzo hermetyczna grupa. Znaczy musimy oddzielać tutaj znowu ultrasów od hulsów. To są takie dwie grupy. Ultrasi to są kibice, którzy są odpowiedzialni za oprawy stadionowe, za cały ten doping. No jeszcze trzecia grupa, Janusz. I Janusze, tak, Janusze. No bo... Janusze to są tacy bardziej kibice reprezentacyjni, no kibice właśnie. Innych dyscyplin. Kibice piłkarscy trochę gardzą kibicami. Właśnie, dokładnie, ale przygotowując się do programu, rozmawiałem ze znajomym, który ma ciekawą wiedzę na temat piłki nożnej. Właśnie on mi podpowiedział, że piłka klubowa
nie ma sponsorów. Naprawdę nie ma w Polsce sponsorów piłka klubowa. Znaczy za małe jest pieniędzy, znaczy, ma, ale rzeczywiście oni się trochę... I nie ma na trybunach w piłce klubowej Januszów. Jest ich zdecydowanie za mało. Natomiast piłka reprezentacyjna ma przede wszystkim Januszów na trybunach, tak? Czy siatkówka, czy koszykówka. Helikopterem niedługo i tam chętniej sponsor łoży pieniądze. I teraz dlatego zapytałem o świadomość, czy wpływanie na kibiców klubowych, że kiedy poprawimy tą sytuację, my jako kibice, czy wy jako dziennikarze, to może finansowanie tej piłki będzie większe, dzięki temu poziom sportowy w klubach się również podniesie. Pewnie tak, ale musisz pamiętać, że siedzimy o 500 metrów od obiektów Legii Warszawa. To jest klub, który atmosfera na trybunach tego stadionu jest jest unikalna w skali kraju. Jest to klub, który ma pod wieloma względami najlepsze wzorce, pod kilkoma innymi pewnie też się nie ma czym pochwalić, czego najlepszym dowodem jest to, co zdarzyło się na meczu Legia Borussia Dortmund i potem ten smutny, pod każdym względem być może najważniejszy mecz w klubowej piłce ostatnich dziesięcioleci w Polsce z Realem Madryt, gdzie przyjeżdża Cristiano Ronaldo, Christian Bale, kiedy Legia robi fajny wynik 3-3 i nikt tego nie ogląda z trybun. Gareth Bale, pokażę cię jak garstka widzów. Andrzej Farowski. Tak. No. I tym niemniej, grupa chuliganów na meczu z Borussią Dortmund zrobiła zadymę, notabene nie grupa chuliganów Legii Warszawa, tylko Radomiaka, ale to za dużo byłoby opowiadać, dlaczego tak się stało, dlaczego tak się nie stało. Tym niemniej Legia ma grupę i tutaj znowu ultrasów, czyli ludzi, którzy prowadzą doping, którzy są odpowiedzialni za oprawy meczowe, dzięki którym to atmosfera na stadionie jest tak unikalna i którzy to kibice, bądźmy zgodni z prawdą, również przyciągają na trybuny tych Januszów. Oczywiście. I tych sponsorów. Bo dużo fajniej jest pójść na stadion, na którym jest jednak fajna atmosfera, jest doping, niż na stadion, gdzie jest powiedzmy 3000 osób nawet, strzelam, ale kibiców mało zaangażowanych i gdzie nie ma dopingu i gdzie jest po prostu tylko słuchać od czasu zu i tak dalej. I jakieś pokrzykiwania. I bluzgi. No to jednak, kiedybyśmy tak się przeszli po trybunach Legii, to Hubert pewnie ma od czasu do czasu okazję, to tam są dwa rzędy loży sponsorskich, które są chyba wykupione, nie wiem czy w 100%, ale myślę, jest że... Full. Tak. No właśnie, czyli jednak są kluby i są miejsca, które przyciągają tych sponsorów. Oczywiście mówimy o Warszawie, czyli mieście, gdzie dużych firm nie brakuje, gdzie zawsze będzie łatwiej o sponsorów niż w każdym innym mieście w Polsce. Przykład Lechii Gdańsk czy Śląska Wrocław, które też mają bardzo duże obiekty, bo stworzone specjalnie na Euro, więc to są duże stadiony na ponad 40 tysięcy widzów, a które to kluby mają ogromny problem, żeby ściągnąć widzów na trybuny, no pokazuje, że jest gorzej. No tam jest oczywiście problem dużo głębszy, no bo jeżeli Śląsk-Wrocław na początku sezonu 4 razy z rzędu remisuje u siebie 0-0, no to trudno potem, no jednak piłka nożna staje się, musi dostarczać rozrywki, to jest show. Jeżeli nie dostarczasz tego show każdorazowo, tydzień, w sobotę, no to potem taka rodzina, znowu takich Januszów ma do wyboru, no albo pójdę na mecz, albo pójdę do kina. A co tam ten mecz? Aha, 4 razy 0-0, tak? No to może nie, to może pójdziemy na kina. Pozdrowić mojego wuja Janusza przy okazji tutaj naszego podcastu. I Janusza? Tak, Janusza, tak. I ale Janusza Kibicowskiego, czy Janusza? Biegacza. No właśnie. Intensywnie biega i właśnie dziwi się, dlaczego ja nie biegam, ale ja nie biegam, a Daniel, jestem kontuzjowany. Pytanie za chwilę, mamy tylko krótka informacja, mamy już kolejnego gościa do kolejnego pytania i to za chwilę. Jeszcze mam pytanie do Tomka. Czy ty się przyjaźnisz z piłkarzami? Pijesz z nimi wino? Czy macie jakieś wspólne zainteresowania? Chodzicie na golfa na przykład? Golfa? Raz w życiu miałem kija golfowego w ręku i nie trafiłem w piłeczkę. O mało nie urwałem sobie w związku z tym ręki. I nie nadaje się do golfa, przynajmniej na razie.
Chociaż są ludzie, którzy uważają, którzy mi mówią, Jerzy Dudek na przykład mi powtarza, zobaczysz, jeszcze polubisz golfa. Mariusz Czerkawski też powiedział mi, że zwariował. On zwariował na punkcie golfa i mówi, zobaczysz, to jest sport dla ludzi w moim wieku, mówi Mariusz, i, czyli prawie, że w twoim wieku i kiedyś też zapragniesz grać w golfa. Ja na razie dzisiaj jestem za sportami, w których muszę się... wracając do początku tego pytania. Nie przyjaźni się z piłkarzami, przyjaźni się z kilkoma byłymi piłkarzami. Ja też to trudno nazwać przyjaźnią, a jestem bardzo ostrożny w wybieraniu sobie przyjaciół. Znajomi bardziej, koledzy. Ale ja dzisiaj przy uprawianiu sportu wybieram jednak dyscypliny dające dużo więcej adrenaliny, prawda Hubert, niż granie w golfa. Chociaż i tutaj pozdrawiam wszystkich tych, którzy mnie znają i oglądają i słuchają. Między innymi moją żonę i Kaśkę, która pewnie też ciągle ogląda. Nie, ale to a propos żony. Małżonka zadała pytanie, tak? Znaczy poprosiła, żebyś coś powiedział nie tylko o Ekstraklasie, o ligach europejskich, tylko o waszym fajnym projekcie. Tak, o lidze biegowej. O lidze biegowej, który codziennie mam okazję, nieraz do was wpadnę, jestem niemile widziany i przeszkadzam wam w pracy. To może byś coś opowiedział o projekcie ligi biegowej. No bardzo, bardzo chętnie, skoro pytasz. Przygotowaj nawet, Liga, nie wiecie o czym, no chłopaki, jeżeli nie jesteście zapisani. Nie, w ogóle. Jeżeli nie jesteście zapisani, Liga Biegowa to jest nasz portal, ja którego podcastu, jesteśmy twórcami, a ja nawet w głowie wymyślałem regulamin punktowy i tak dalej, i tak dalej. Właśnie dobiegła końca druga edycja, rusza trzecia, bawimy się przez cały rok. To jest portal dla wszystkich amatorskich biegaczy, biegaczy amatorów, zupełnie darmowy dla ludzi, za to z fajnymi nagrodami na koniec. Zabawa polega, tak bardzo króciutko tłumacząc teraz, bo pewnie nie mamy tyle czasu, polega na tym, żeby biegając w zawodach, nie treningowo, w zawodach, na całym świecie, tydzień w tydzień zdobywacie swoje medale i bardzo fajnie, ale dzięki temu, że powstał nasz portal, to wasze biegi zostają przeliczane na punkty, biegi na piątkę, biegi na dychę, półmaratony i maratony zostają przeliczane na punkty. I właśnie na portalu ligabiegowa.pl zaraz po rejestracji mogą te punkty pracować na nas. Możecie się bawić w ponad 150 rozmaitych rankingach. Po przefiltrowaniu można sobie odsiać to, co się chce. Ja na przykład zająłem w ostatnim roku, zająłem piąte miejsce, uwaga, ale musiałem bardzo mocno odfiltrować. Zająłem piąte miejsce wśród mężczyzn w biegach na 5 km. W mojej kategorii wiekowej, ale dodatkowo w województwie mazowieckim i wśród dziennikarzy. I byłem piąty. Ale byłem gdzieś wysoko. Byłem gdzieś wysoko. Andrzej ma ostatnie pytanie, bo ja jeszcze mam ostatnie pytanie, ale najpierw Andrzej, zanim... Nie, ale ja mam do tego, jakie fajne nagrody są dla... Bardzo fajne nagrody. Były na obóz, obozy, tak? Biegowe. Są komplety strojów, takie gadżety biegowe, jak słuchawki na przykład do słuchania podcastów w trakcie biegania chociażby. Tak. Jest cała masa rozmaitych fajnych nagród. No to wszystko jest darmowe dla ludzi, także naprawdę nie trzeba wiele, żeby się zarejestrować, żeby się bawić, żeby potem sprawdzać. Można zakładać swoje drużyny, można zakładać już swoje ligi prywatne. Na przykład my w czterech sobie założymy, nawet jeżeli jesteśmy daleko w rozmaitych rankingach, to sobie na przykład pan Andrzej tworzy ligę prywatną swoich tylko pływaków i może na przykład się bawić tylko z nimi w bieganie i potem to sobie komentować. A ty nie pobiegłeś ostatnio w takim czy innym biegu, dlaczego? Ha, ha, ha. Nie, ale bardzo fajnie sobie też dobieracie, bo a propos autentyczności twojej jako osoby prowadzącej dziennikarza, też fajnie sobie stworzyliście, bo to jest taka, ja to tak odbieram, jako taki fajny team, taka fajna rodzina, ta wasza liga biegowa. Fajne osoby sami tam pracują, sami biegacze. Tak, i to jest fajne, nie? Że to nie jest takie z przypadku, gdzieś tam ogłoszenie, sobie zapraszamy, popracujesz, bo nie wiem, jesteś informatykiem i będziesz u nas siedział przy komputerze. To prawda, wszyscy biegamy, pozdrawiamy Adę, pozdrawiamy Kasię, Tomika i Maćka, wszyscy biegamy, ligabiegowa.pl, zaglądajcie. Powiedzieć, że warto, to nic nie powiedzieć. I w końcu można przyjść do kogoś poza Duklanowskim na Stadion Agrykoli. Bo to już jest... mamy tam, siedzimy na Agrykoli. Poczekamy teraz, że wróciliśmy na ciekawe tematy. Tak, to jest, tak, ale zaraz do niej wrócimy. Bo chcemy przywitać gościa. A jak będziemy przypinać mikrofon naszemu gościowi, to ja wypuszczę materiał z ostatnich zawodów, które zorganizował Andrzej dla pływaków, czyli z otwartych mistrzostw Warszawy w pływaniu Masters. Dobrze to powiedziałem? Tak.
O, jeszcze jest komentarz. Smoki, ale pływaj, pływaj, kontuzje cię ominą. O 21. Więc my ten materiał wypuścimy. Andrzej zada pytanie tuż po, ponieważ nasz czas powoli... Andrzej, czy to jest niemożliwy, czas się kończy? Nie, ale musielibyśmy wtedy zrobić nową transmisję. Zadam ci jeszcze pytanie a propos Grzegorza Krychowiaka, bo też to podejrzałem, chyba w wirtualnej Polsce, ponieważ ja to już od dawna zauważyłem. Kamerę poproszę na siebie. Ponieważ ja już to od dawna zauważyłem, że Grzegorz przestał gorzej grać, gdy zaczął uprawiać blogerkę po prostu modową. Futra, zabawy na Twitterze. I ty to potwierdziłeś między słowami moją teorię, że jak przeszedł do Paris Saint-Germain, to nagle koledzy zaczęli z niego żartować, że ma słabsze umiejętności odbiegające od poziomu tego topu, ponieważ nie ma chęci do gry. Nie, nie, blogerka to nieprawda? Dobrze? Nieprawda, nieprawda. Nieprawda. Ale zadajesz mi to pytanie, czy wypuszczasz materiał? Właśnie to pytanie, to co chcesz odpowiedzieć po materiale. Tak. Dobrze, to do Grzegorza Krychowiaka wrócimy za chwilę, ponieważ to jest pytanie z serii trudnych, a my staramy się nie stawiać naszych gości w trudnych sytuacjach, więc kochani, teraz zapraszamy Was na materiał z Otwartych Mistrzostw Warszawy, dajcie mi tylko szansę, ja go odpalę. Andrzej oczywiście założył hasło, nie założył hasła, więc komputer jest, uwaga, dobra, to jest przygotowane, teraz tak. Prosimy o spokój na planie, czyli tak, wyłączamy mikrofony. Ja teraz przestanę teraz mówić. Uwaga, wchodzimy z materiałem. Ja jestem niezwykle podekscytowany, dlatego że właśnie małżonka, która dopiero co zaczęła, ćwiczy pół roku, się ma swoje pierwsze zawody. No i... Super się cieszę, dlatego że udało się zarazić ją też tą pasją. Chyba na początku to był mus, a teraz sama chce. Także niestety musimy się dzielić obowiązkami. Już wychodzi z domu, idzie na trening, a ja robię resztę. No zapraszamy do wody, szybka rozgrzewka, tak abyśmy mogli punktualnie rozpocząć zawody. Musi być super, bo jest tylu kibiców, tylu zawodników, wszyscy chyba w dobrych nastrojach, to znaczy, że formy chyba też dobre. Zaczynamy część oficjalną. Chciałbym, żeby te 21 Mistrzostwa Warszawy były pokerowym, przysłowiowym oczkiem, żebyście wyjechali stąd z samymi sukcesami. Mamy dwójkę zawodników, którzy 21 razy startowali w naszej imprezie. Poproszę na podium Anię Szemberg i Janusza Wasiuka. Nagrodźmy ich brawami. Może i w Polsce, to od której to wszystko się zaczęło. Dzięki Ewie Kozło. Gratuluję i dziękujemy naprawdę bardzo, ponieważ dzisiaj możemy kontynuować tą wspaniałą tradycję, którą rozpoczęłaś. Dziękuję bardzo. Chcielibyśmy uczcić pamięć Aliny Czorkiewicz i Zygmunta Lewandowskiego, masterstów, którzy w zeszłym miesiącu niestety odeszli od nas, a byli z nami bardzo mocno związani. Proszę wszystkich o powstanie i uczcimy minutą ciszy. Dziękuję bardzo. Witamy Komisję Sędziowską z gorącymi prawami. Szanowni Państwo, 21 otwarte Mistrzostwa Warszawy w pływaniu Masters uważam za otwarte. Że już za chwilę pojawią się listy startowe, na które na pewno z wielką niecierpliwością wyczekujecie. Byłem ciężko chory, mój lekarz ogólnie mi wycięli mi wężlochłonne, kawałek płuca, mój lekarz powiedział mi, że ciężko mi będzie w ogóle pływać, ale stwierdziłem, że nie ma takiej opcji, że nie wrócę do wody. Pół roku po tym, jak mi wycięli część płuca, byłem w finale AMP-u, rok później byłem na Mistrzostwach Polskich Seniorów, no i przez 4 lata ogólnie zrobiłem postęp z 58 kraulem na 54 kraulem. Wszystko się dziś tylko i wyłącznie w głowie. Resztę robią leki. Gdzieś na trybunach jest kobieta, która jest po chemioterapii, a mimo wszystko bierze udział, startuje. I to są dla mnie prawdziwe zwycięstwa. Na dzisiaj stówka do wolnym. Popłynąć jak
najlepiej, a przede wszystkim zniszczyć kolegów z klubu. 200 zmienny, no tutaj trzeba przetrwać, tak? Nie udusić się, nie umrzeć, dopłynąć. No i najlepsza zabawa, miks zmienny. Dlaczego? Powtórzę się, ale lecę z żoną, a jutro... Jutro, słuchajcie, nie pamiętam, bo dzisiaj jest po prostu takie emocje, serducho wali, spalam się, muszę wejść do wody i się schłodzić. Frekwencja dopisała, wystartowało ponad 350 zawodników na naszej imprezie, na 21. Mistrzostwach Warszawy w pływaniu Masters. To jest rekordowa ilość, tylko Mistrzostwa Polski są w stanie zgromadzić większą ilość uczestników. Rozgrywane są konkurencje w kategoriach od 20 roku życia. Startują zawodnicy, którzy ukończyli nawet 80 lat na naszej imprezie. Zawody cieszy się, bo przebiegają sprawnie. Wyścigi są przeprowadzone na zakładkę, to znaczy, że jak jedna seria kończy, od razu startuje druga seria. Duża dyscyplina wśród zawodników, którzy wiedzą, o co chodzi w tym pływaniu, potrafią zgłosić się w terminie na start. Także wszystko przebiega w najlepszym porządku. Niczym nie pomoże, najwyżej może zaszkodzić, prawda? Bo jeden skok za dużo. Chciałbym pogratulować Filipowi i podziękować za udział.